Siemanko, z tej strony Max i z racji tego, że sezon zbliża się dużymi krokami, pokażę Wam, jak ja przygotowuję swoje kije do nadchodzącego sezonu. Dzisiaj akurat pokażę Wam, jak zaimpregnować blank korkowy. Na pierwszy ogień idą federy, bo często ich używam, jeżdżę dużo na rzekę. Jak wiadomo, warunki są różne. Szkoda, żeby ten korek po prostu wsiąknął, z biegiem czasu później odpadał. Zaraz Wam pokażę, jakie mieszanki będziemy używać. Ja osobiście używam lakieru Vidaron bezbarwnego, do którego dodaję najzwyklejszy lakier obejcy w kolorze rustykalnym, takim czarnym, do drzewa, co da nam taki efekt po prostu fajnego, posażonego korka. Fajnie to wygląda, pokażę Wam, jak później efekt końcowy będzie wyglądał. No jakie proporcje? No ja tu miałem około 50 ml lakieru Vidaron, dolałem nakrętkę całą z lakieru obejcy. Jak widzicie, powstała nam taka ciemna miksturka. Fajnie to później wygląda, super impregnuje ten korek, fajnie jak wsiąka, wysycha, piękna struktura, korek się utwardza. Mam nadzieję, że to da większą żywotność, bo mam kije już niezabezpieczone przez 2 lata, nie malowałem w ogóle, jak kupiłem, no i zauważyłem, że ten korek się po prostu obrywa. Często jest tak, że po prostu jak łowimy na główkach na rzece, podnoszą poziom wody, jak otwieram jakieś śluzy, ta główka jest zalewana, nie zawsze zdążymy sprzątnąć te wędki, żeby uciec, i ten korek nam się moczy. No co, no po prostu najprostszy sposób, żeby już nie przedłużać. Bierzemy, momencik, zmienię sobie rękę. Bierzemy, moczymy i równomiernie rozprowadzamy po całym blanku. No wiadomo, no co tu dużo pokazywać. Ja rozmaluję tą moją mieszankę po całości i pokażę Wam już gotowy efekt, jak to wychodzi, jak zastygnie później, jak to będzie fajnie wyglądać i jak zabezpieczony będzie ten korek. Mniej więcej taki efekt końcowy, no wiadomo, poczekajcie, wyłączę lampę. Będzie lepiej widać. Taki oto mniej więcej efekt końcowy. Ten korek wygląda taki troszeczkę postarzony. Wszędzie niegdzie troszeczkę mokry, ale po wyschnięciu mniej więcej pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Mam tu gotowy spinning. Ciemno, no wiadomo, światło tu odbija. Ale myślę, że warto jest zawsze zabezpieczyć. Lepiej będzie zabezpieczyć zawsze ten korek, posłuży nam dłużej. Nie jest to jakiś duży wysiłek, a zawsze fajnie ta woda nie będzie ciągła, będzie spływać i efektownie to będzie wyglądać. Teraz co do kołowrotków, no mam tutaj taki specjalny smar Jacksona. Jest to fajny smar, no niby specjalny do korwotku, specjalistycznym pisze. No nawet jakiegoś grafitu podejrzewam to jest. Ale fajny naprawdę, nie klei się do niego tak za bardzo nic. Fajny, taki gęsty dosyć, fajnie się rozprowadza. Później tworzy taką fajną powłokę, po której się wszystko gładko ślizga. Już kilka kołowrotków przesmarowałem. Warto też o tym pamiętać, żeby żywotność tych kołowrotków była dłuższa, przede wszystkim jeśli chodzi o hamulec, żeby on nam się nie zatarł, tryby, łożyska. Warto zawsze poświęcić ten jeden cały dzień czy dwa, żeby po prostu posmarować to wszystko i cieszyć się na długie lata kołowrotkiem. No i co? No, czekamy,
Sezon za niedługo się rozkręci. No, widzicie, tu taki mój mały warsztat, bałagan. Fajnie być na ten sezon już przygotowanym, aby w pełni się później cieszyć. Pozdro.